jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Oho. Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivii, tylko po to, by jako zdrajca zbiec z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu? Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się. A teraz muszę wracać do roboty.